Dobrze, to teraz musimy znaleźć ten kawałek od tych komentarzy, znaleźć go, Jest, dobra, widzę, widzę, widzę. jest i przenieść go jednak do, nie, ja chcę do góry, Tak, bo tu poczekaj. można sobie zmieniać te klocuszki. Tak, A to tak, jest tak. właśnie coś, co jest możliwe w zielonej strefie. Kiedy człowiek się czuje bezpiecznie, kiedy to wtedy jest taka otwartość na to, żeby eksperymentować, żeby właśnie sobie przestawiać, żeby się uczyć po nowemu, więc jakby to, co się tu dzieje, to jest właśnie zielona strefa w działaniu. Co nie? Jakbyśmy się zestresowały i były w czerwonej to by było... strefie, byłoby to dużo trudniejsze. Tak. Takie spotkanie z czymś, co jest nowe. Nowe, niespodziewane, nie do końca wiadomo, co z tym zrobić. Ja myślę, że dla mnie takim dużym czynnikiem, który sprawia, że czuję się bezpiecznie i to jest możliwe, to, że ty tu jesteś i że tak, to robimy po raz tak. 52 czy 3. Dla mnie też na pewno to, że ty tu jesteś, ale też trochę jakiś taki kawałek, że jakoś już mamy przećwiczone taką sytuację, że coś się uczymy i ogarniamy tutaj w trakcie, że to nie jest jakoś nowe, że już tu nie jedną rzecz żeśmy ogarniały w trakcie, tak, że nawet ta z naszą sytuacja pomocą nie jest nowa, czasem. Tylko że już wiele razy to się zdarzyło. Tak, i też takie jakoś taka moja myśl, że no, co by się mogło najgorszego zdarzyć? Ludzie zobaczą, jak jakoś kawałek takiego zaplecza. Nie? Dla mnie jest bardzo okej pokazywać zaplecze. Dla mnie też. Tak, jesteśmy, wróciłyśmy z kampu. Dlatego takie indiańskie twarze. Wróciłyśmy z kampu o wrażliwości w niedzielę. W niedzielę więc jedziemy na kamp granice. I co będzie, że to jest ta jakaś tak po 3 dniach od tego, żeśmy... Ja jak wróciłam, to dopiero zobaczyłam, jaka jestem nasłoneczniona i myślę sobie, że to teraz jest ten dzień, kiedy to najlepiej wygląda. W sensie, że się już przestało na czerwono świecić. Ja rano nawet puderek położyłam sobie na ten, bo naprawdę. Także no. Nawet jestem trochę przypudrowana. Także jesteśmy przed kampem, po kampie, tak, ale też będziemy opowiadać, bo Sylwia pojedzie na kamp, ja będę do niej dojeżdżać. Będę dojeżdżać do kampu i też prowadzić warsztaty, ale w międzyczasie jeszcze bardzo różne webinary mamy w planach, więc też na pewno znajdzie się taki moment, że was tutaj opowiemy, na co zapraszamy w przyszłym tygodniu. Jak pytasz, Asia, czego dotyczy webinar, to jeśli mówisz o tym live'ie, który teraz właśnie trwa, to nasz plan był taki, żeby mówić i opowiadać o zielonej strefie. O zielonej strefie, czyli o takiej strefie rozwoju, kontaktu ze sobą, takiego, po angielsku to jest safe and social, nie? Tak, taka społeczna. Albo social engagement system, czyli taki tak. system zaangażowania społecznego. Tak. Tak, wtedy kiedy kontakty międzyludzkie są jakoś takie w miarę łatwe i w ogóle mamy taką otwartość na to, żeby z innymi gadać, nawet o trudnościach. I mamy takie w tym poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie bardzo taką ważnym jakimś czynnikiem związanym z zieloną strefą jest to bezpieczeństwo. Tak, że to jest takie miejsce, z którego czujemy się bezpiecznie i możemy różne rzeczy robić, nawet właśnie kiedy są trochę wyzwaniem i trudne, trochę czasem nie do końca mamy jasność albo coś jest takiego, co się potrzebujemy nauczyć, to kiedy jesteśmy w zielonej strefie, to właśnie nie wydaje się być to zagrażające, tylko raczej ciekawe, intrygujące, interesujące. I jak myślę sobie o takiej strefie rozwoju, to bardzo sobie myślę, że właśnie to nie wychodzenie ze strefy komfortu jest potrzebne, żeby w tym rozwoju być, tylko właśnie najpierw nauczenie się tego, jak być w komforcie. Jak tu trafiać, jak się z niego jak tu trafiać. Wyjdzie. I jak być w takim, no jakoś trochę spróbujemy to opisać, bo to jest taki stan, w którym jest wyzwanie i jest pewien poziom mobilizacji. Ale mam wrażenie, że to jest taki stan nie za dużo, nie za mało. Tak, taki akurat. Nie? Akurat. Mhm. Nie za dużo, nie za mało, czyli na tyle tej mobilizacji, żeby było jakoś ciekawie i interesująco,
Ale nie za dużo, żeby przestało być bezpiecznie, jakoś nas przerastało. Ale też nie za nudno. Ale też nie za nudno. I to jest ważne, że to jest to miejsce, w którym właśnie najbardziej zachodzi rozwój. I jak ja prowadzę warsztaty z rodzicami albo z profesjonalistami, to bardzo, bardzo, bardzo często się pojawia taki wątek, że jeżeli chcemy, żeby ten rozwój zachodził najefektywniej, to potrzebujemy, żeby ludzie, którzy się mają uczyć rozwijać, niezależnie od tego, czy pomyślę o sobie, czy o kimś, żeby być właśnie w tym miejscu, w tej zielonej strefie. Nie? Tak. Bo jeśli będzie to, tak jak tutaj mówiłaś, Sylwia, nie za dużo, nie za mało, jak tego wyzwania będzie za dużo i trochę więcej niż to poczucie bezpieczeństwa, to właśnie nie spowoduje, że się nauczymy szybciej i że szybciej jakoś. Ja widzę, że w naszym społeczeństwie jest bardzo popularne takie myślenie o rozwoju, że to trzeba tak na ostro, po prostu Tak, na maksa, zacisnąć, zmusić się trochę, nie? że jak się ludzi jakoś z jakimiś trudnymi warunkami zderzy, takimi bardzo trudnymi, to że oni się przystosują do tych warunków i przyzwyczają. Trochę tak, jak mi się kojarzy takie powiedzenie, że co cię nie zabije, Cię to wzmocni. cię wzmocni, nie? I to jest coś, co jakoś bardzo ważne jest dla mnie, że to tak nie działa. Ale też dodatkowo ważne jest dla mnie to, że każdy człowiek to swoje w sam raz, nie za dużo i nie za mało, może mieć trochę w W innym innym miejscu. miejscu. I też ja sama miewam to nie za dużo, nie za mało w innym miejscu dzisiaj, w innym mogę mieć wczoraj, kiedy mi było jakoś trudniej. Z tobą mam w innym miejscu, jak jestem razem, nie? A jak jestem sama i z kimś sama się mierzę, to jestem gdzieś w innym miejscu. Jest to moja jakieś Besser, Walter Kolk i Peter Levine nazywają oknem tolerancji i Siegel. Czyli to właśnie taka To okienko. złota strefa, w której jest ani za dużo, ani za mało. Jakoś jasne jest dla mnie właśnie, że jak wychodzimy poza tą strefę w którąś stronę, to że trudniej jest o rozwój. Tak, i Nie? wszystkie nowe umiejętności, które próbujemy zdobyć, to łatwiej je ćwiczyć, jakoś praktykować, odpalać właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w tej zielonej strefie. Nie jest to Wtedy, kiedy czujemy powiedzenie się bezpiecznie. bezpiecznie, to powiedzenie z Jula, że kuj żelazo póki zimne, i to jest Tak. właśnie o tym, że nie jest zbyt intensywnie, ale nie jesteśmy też w zamrożeniu, tylko właśnie jesteśmy w tej strefie komfortu, w zasadzie takiego poczucia bezpieczeństwa, wspólnoty, czucia się częścią większej całości. No właśnie, to jakoś myślę sobie, że możemy tak poopowiadać, jak to jest być w tej zielonej strefie. Nie? Co tam się dzieje? Powiedziałyśmy już, że jakieś różne niejasności są traktowane jako wyzwanie i Tak, jako coś ciekawego nowość i jest tak, nowości. jak coś robię po raz pierwszy, to też to traktuję jako wyzwanie. To, że się różnimy, traktuję jako różnorodność, Jako zasób. zasób. Łatwiej nam widzieć, jakoś mamy taki dostęp do tego, żeby różne rzeczy, które jak jest czerwona czy niebieska, raczej idziemy w tą stronę, że to jest duża trudność, nie? To, żeby w tej zielonej widzieć jako właśnie jako wyzwanie, możliwość do rozwoju, do zrobienia czegoś nowego, takie wtedy jest takie ahoj, przygodo. Tak, to mi się bardzo też kojarzy z tym, że jakoś czerwona strefa, tak jak żeśmy mówiły miesiąc temu, ma bardzo dużo muszę i powinnam, I trzeba, i tak się nie? robi, zawsze, nigdy. A jakoś zielona strefa bardzo mi się kojarzy z takim nastawieniem na eksperymentowanie, właśnie rozwój i próbowanie. Więc myślę sobie, że część tego luzu, który jest w zielonej strefie, wynika z tego, że nawet jeżeli zdarzają się jakieś wyzwania, to ja nie mam na sobie takiego dużego oczekiwania od siebie, że jakoś w konkretny sposób sobie z nimi poradzę. Tylko mogę być trochę w takim nastawieniu, okej, sprawdzę, jak mi wyjdzie. Zobaczę, czy mnie to wspiera, czy mnie nie Tak, wspiera. spróbuję. Spróbuję, najwyżej to będzie dla mnie jakieś doświadczenie, z którego wyciągnę
dla mnie jakąś lekcję, nie? Że tak, jakaś taka refleksja też jest wtedy mogę poprosić dostępna. o pomoc, jak mi będzie za O, trudno, tak. nie? Że jeżeli jakoś napotkam na przeszkody, to wtedy będę mogła poprosić o pomoc, bo w zielonej strefie to pewno jest dużo łatwiej korzystać z właśnie tych różnych społecznych zasobów, nie? Więc jakoś też myślę sobie, że to jest coś, co mnie wspiera, że nie jestem sama. Tak. Że świat jest takim przyjaznym miejscem wtedy jest. Mam tak, takie to, poczucie. Ta historia z zielonej strefy jest taka, że ja myślę sobie, że ona jest taka, że ja jestem jakoś pełna zasobów. Świat jest pełen zasobów. Jest to jest pełen taka w ogóle zasobów. Opowieść o obfitości, nie? Tak, opowieść o obfitości, opowieść o bogactwie, o możliwościach. Bardzo też ta historia z zielonej strefy, jak słuchałam Deb Dany, jak opowiada o zielonej strefie, jak to w tej zielonej strefie jest, to ja mam takie odkrycie, że to wszystko, co mówimy o, opisując takim określeniem poczucie własnej wartości, taki tak. konstrukt, to jest właściwie tak, jak funkcjonujemy w zielonej strefie. I że można, jest taka perspektywa na poczucie własnej wartości, że ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, albo tak, mają wysokie poczucie własnej wartości, to są ludzie, którzy mają dużo zasobów różnych do tego, żeby być dużo w zielonej strefie. Jak mi się niebieska strefa kojarzy z tym, co nazywamy tak zwanym, tak, niskim poczuciem własnej wartości, czy z jakimś dowalaniem sobie, widzeniem siebie z jakichś, wiesz, czarnych barwach od negatywnej strony. A też w takim oddzieleniu. W oddzieleniu, tak. We wstydzie. Tak. Nie? W ocenianiu siebie. To czerwona, z czerwonej strefy jest dużo takiej gadki o mojej racji i o winie innych ludzi i o tym, że to oni coś nawalili i robią nie tak. Dużo krytyki i osądów takich, nie? Tak. A zielona strefa to jest takie miejsce, gdzie wszyscy jesteśmy ludźmi, to jesteśmy jest okej, możemy próbować, możemy popełniać błędy, że w ogóle jakieś popełnianie błędów jest częścią życia, nie? Może nam być trudno i nawet jak nam jest trudno, to jest tylko jakiś kawałek i to nie jest cała historia o nas. Myślę sobie, że jak jestem w zielonej strefie, to mam właśnie dużo więcej też zasobów do tego, żeby widzieć rzeczywistość z bardzo różnych perspektyw, nie? To jest tak. to, co trochę ty powiedziałaś, że różnorodność jest zasobem. Czyli mogę, że takim narzędziem zielonej strefy jest to, że mogę równocześnie pomieścić w głowie, że ja patrzę z takiej perspektywy, ale też i z takiej i myślę sobie, o wow, jakie to jest ciekawe, że tą samą rzecz można od tylu stron oglądać. A potem sobie myślę, pewnie Sylwia ma jeszcze jakąś inną perspektywę, którą jak się ze mną podzieli, wow, jakie bogactwo. I to jest narzędzie, które jest dostępne w zielonej strefie, bo w czerwonej strefie jest jedna racja, jedna prawda, jeden pomysł na rzeczywistość. Jedna opcja. Jedna I opcja. Takie albo-albo, nie? Czerwona tak. jest taką strefą albo-albo i tak jak powiedziałaś o tym, że jak jest jakaś niejasność między nami, to raczej będę to interpretować, że to jest przeciwko mnie. A tutaj mówię, o, jakie ciekawe, opowiedz mi o tym. Tak, powiedz mi jeszcze, a tu tego nie rozumiem. I w ogóle to jest taka strefa, w której jest dużo szukania takich rozwiązań win-win, nie uwzględniających tak, i mnie, i ciebie. Tak. To mi się bardzo kojarzy, poczekaj, poczekaj, z takim... Myślę, że widzę tą twoją perspektywę i myślę sobie, że wow, jakie fajne. Bardzo mi się to kojarzy z takim czymś, co Emily Nagoski i Maria nazywają connected knowing. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone. To jest jakaś wiedza o jakimś wspólnotowym, o jakiejś takiej tak. wspólnotowej mądrości. Że one mówią, że jeden rodzaj wiedzy naukowej to jest właśnie taki, że w nauce szukamy, co jest prawdą, nieprawdą, jakie są fakty, co mówią jak badania. Jak możemy się itd. mylić trochę mniej niż tak. ci poprzedni. A to connected knowing to jest tak, że słyszę od ciebie jakąś twoją perspektywę i zadaję sobie pytanie, jakby z jakiej perspektywy to, co ty mówisz, jest prawdą? Nie, czyli nie szukam, czy ja mam rację, czy ty, tylko myślę sobie, okej, okay, jaka historia jest za tym, co ty mi opowiadasz? Jakie doświadczenie? Jakie doświadczenie?
I to jest też stan, który jakoś bardzo mi się kojarzy z zieloną strefą, że ja jestem w stanie to zrobić. I w ogóle te różne rzeczy, które opowiadamy, nasuwają mi taką myśl, że może ta zielona strefa to jest coś, co jest nam jakoś często nie do końca dostępne. No tak, w takim sensie, że jakoś widzę dużo, jakby, że tak na poziomie społeczeństwa dużo jest takiego, wiesz, takiego funkcjonowania, gdzie ludzie nie wychodzą poza rację, poza jedną perspektywę. Nie, tak Tak, myślę, samo. no ja sobie myślę, że te różne doświadczenia, które tu w Polsce mamy, wojenne, wiesz, rozbiorowe, że trochę bycie w czerwonej i niebieskiej strefie mamy takie trochę z kultury, nie? Trochę z tego, jak jesteśmy wychowywani, w jakich organizacjach, że tak powiem, jak weźmiemy szkoły i różne takie większe zorganizowane społeczności, typu właśnie szkoła, różne takie religijne wspólnoty, no to tam jest dużo o O racji, o prawdzie. prawdzie, nieprawdzie, winie i myślę, że to też jakoś po prostu jest z naszych doświadczeń przeróżnych. Tak, także, że to jakieś budowanie rzeczywistości właśnie takiej, też mam wrażenie, że o tym mówię, tak, budowanie rzeczywistości, która się nie opiera na musi, powinien, wina, trzeba, Trzeba. prawo, Nie powinno się, powinno się. wolno, dobry, zły i tak dalej, to to jest taka rzecz, która tak naprawdę jest nowa i jest możliwa dopiero teraz. Tak sobie pomyślałam, że czerwona strefa jest taka czarno-biała. Niebieska jest taka szara, zamglona, a ta jest taka pełna kolorów. Nie, bo nawet to jest tak często w zielonej strefie, że mogę czuć wszystkie emocje. Nie, nawet złość mogę jeszcze w czerwonej strefie czuć, ale ja ją czuję i ja jestem z tą emocją. Jakoś trochę łapię taki metapoziom. Dla mnie zielona strefa to też jest taka strefa, w której w ogóle metapoziom jest dla mnie dostępny. Dobra, to może powiedzmy, co to jest metapoziom, bo rozumiem, bardzo często jest tak, że jak mówię to słowo, to ludzie się pytają, co to jest, więc powiedzmy. No takie łapanie sytuacji, jakby obserwowanie tego, co się dzieje. I dla mnie to jest takie patrzenie z lotu ptaka, z jakiegoś dystansu i nazywanie tego, co Co widzę, co widzę? słyszę. Czyli na przykład wchodzę na metapoziom w naszej rozmowie, jak zaczynam rozmawiać o tym, w jaki sposób rozmawiamy. Nie? Zaczynam na przykład komentować coś, co przed chwilą żeśmy jakoś zrobili. Nie? To jest metapoziom. Metapoziomów może być dużo i chcę powiedzieć, że bardzo też lubię ten moment, jest bardzo fajny i bardzo daje dużo frajdy. I tak jak mówisz, jest dostępny dużo bardziej w strefie zielonej. Myślę sobie, że czasami pomaga wrócić do strefy zielonej. Dlatego, że powiedzenie sobie, że ta historia, którą sobie w tej chwili opowiadam, to jest chyba ze strefy czerwonej albo z niebieskiej, to też jest trochę wejście na metapoziom. Nie? Czyli, że ja Jakby już nie nie. bycie w tej historii i tylko w tym, tylko Tylko takie trochę trochę spojrzenie na o. nią, prawda? Z jakiejś Tak. perspektywy szerszej. Także myślę sobie, że metapoziom nie tylko jest ze strefy zielonej, ale pomaga do niej wracać. I Ale jak. to też jest chyba takie narzędzie, którego łatwiej się nauczyć, nie? Właśnie będąc no jak wszystkiego, w zielonej strefie. Tak, jakoś myślę sobie, że to bardzo ważne i myślę sobie, że dużo tego, co będziemy mówić, będzie o tym, że na wszystkie pytania, jak się nauczyć robić coś w niebieskiej albo czerwonej strefie, pewnie duża część odpowiedzi będzie brzmiała ćwiczyć w zielonej i ćwiczyć na zimno. Dlatego, że w tych pozostałych strefach bardzo, bardzo działamy na podstawie nawyków. Natomiast miejsce, gdzie te nawyki można wypracowywać i gdzie te nawyki można sobie jakoś budować, zmieniać i tworzyć, to jest właśnie strefa zielona. Tak sobie pomyślałam, że czerwona i niebieska to jest taki autopilot, a zielona, czyli ta właśnie społeczna, to jest o takiej refleksji i o takiej możliwości zatrzymania się. Zobacz, Różnorodności, różnorodności. elastyczności. No, ja sobie myślę jeszcze, że ten autopilot w czerwonej ma bardzo swój sens. Wszystkie mają, nie? Te Nie? W takim strefy sensie, sens. że to jest taka strefa, która bardzo jest nastawiona na to, że trzeba szybko,
jest zagrożenie i trzeba to zagrożenie jakoś szybko zaradzić, żeby się nie stała krzywda i w związku z tym te różne rzeczy, które jakoś można by traktować jako no jakieś, nie wiem, niedociągnięcia tej czerwonej strefy i to, że ona czegoś nie potrafi, tak naprawdę są pewną ceną, którą płaci się za tą szybkość i efektywność, bo ona jest tam bardzo potrzebna. Mm-hmm. Natomiast zielona strefa, myślę sobie, że jest trochę też taką luksusową strefą. No, prawda? No jest. W takim sensie, że naprawdę to, że możemy sobie na to pozwolić, że jesteśmy w zielonej strefie, no to myślę sobie, że to nie jest ani historycznie, ani jakoś, wiecie, w perspektywie całego świata. W dziejach ludzkości. Tak, że to nie jest takie jakieś powszechne. I myślę sobie, że to jest ogromny luksus, że jak myślę sobie, jak dużo mam tej zielonej strefy w swoim życiu. Nie? Nawet biorąc pod uwagę pandemię i różne wyzwania. Też tak. I nawet myślę sobie o tym, kiedy myślę o ludziach, którzy jak opowiadamy o modelu stref, to mówią o randy, to ja chyba jestem głównie w czerwonej i niebieskiej. Czyli, że to nie, wiemy, że to nie jest taki stan łatwy i powszechny. Wiemy, że to, że jesteśmy w tej strefie dużo, ja wiem, że to, że jestem w tej strefie dużo, daje mi narzędzia do tego, żeby wspierać innych ludzi, żeby byli w niej więcej. Nie? Że mogę z tego korzystać też do wspierania innych, nie tylko siebie i dbania o siebie, ale jakoś zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pewna luksusowa sytuacja. No, tak się trochę zadumałam, bo pamiętam, jak w ogóle mi się ta strefa taka nienaturalna wydawała. Taka, wiesz, że jak próbowałam jakieś... No na przykład właśnie tak patrzeć na te różne perspektywy, to sobie myślałam, miałam dużo ocen na swój temat. Nie, że ona jest taka bardziej, nie wiem, miękka, elastyczna i miałam takie oceny na temat siebie, że właśnie, że nie umiem na twardo, wiesz, i teraz mi się tak... To jest historia, to czerwona strefa. To czerwona, tak, że twardo. Że ta na twardo. Że świat jest brutalny. Tak. To czerwona strefa. To czerwona strefa miała taką historię na temat tego, jak właśnie próbowałam sobie tą zieloną poszerzać i trochę... Wydaje mi się, że ta moja nauka języka takiego opartego na potrzebach NVC i jakoś widzenia emocji, to ona trochę mi pomogła przetłumaczyć sobie świat na takie miejsce, które jest bezpieczne w miarę, ale miałam dużo takiego kawałka z siebie, takiego, który załatwiał sprawy z czerwonej i wtedy wchodził ten głos, że miętka buła jesteś i wiesz. Nie? No jakoś teraz jak mówisz o tym, to bardzo mi się to, że ty w ogóle te takie kawałki typu, ten kierunek w ogóle, że miękki, twardy, silny, słaby, to bardzo mi się kojarzy z tą perspektywą z czerwonej strefy. Ciekawa jestem, jak tobie to robi, że mówimy o tym, że to jest historia z czerwonej strefy, a nie, że to ty tak myślisz. To mi robi tak, że jest taki kawałek, że jakby jest kawałek mnie, który się trochę odsuwa i patrzy na to z boku. Nie? Że pozwala mi to łapać taki jakiś, nie wiem, i metapoziom, i widzieć, że są różne kawałki mnie. Tak, to jeszcze jest takie narzędzie, które się nazywa przeramowanie, czyli że można temu, z tej sytuacji jakąś inną ramę nałożyć. Tak. Nie taką ramę, że to jest prawda, że jesteś miętka, tylko taką ramę, że to jest perspektywa czerwonej strefy. Nie? Że można sobie oglądać, jaka ta rama, jak zmienimy tą ramę, co się stanie. No. Nie? To bardzo mi się też kojarzy właśnie znowu z zieloną strefą, taka opcja jakoś oglądania, eksperymentowania. Asia Michałowska, nie wiem czy ona z nami jest, bo często jest, więc jak jest to pozdrawiamy. Ona mówi też o tym, że to bardzo cenna umiejętność, która bardzo też mi się kojarzy z zieloną strefą, żeby eksperymentować z przekonaniami. Czyli, że żeby jakby pójść za jakimś przekonaniem i trochę sprawdzać, jak ono w moim życiu pracuje i co ja z niego mogę mieć, to ja nie muszę do końca w nie wierzyć. Że to jest prawda. Tylko wystarczy mi, że mnie to ciekawi i chcę spróbować. I to jest dla mnie jakiś mega
wiesz, narzędzie, dlatego że myślę sobie, że jakby łatwo, jak myślimy o przekonaniach, to wchodzimy w taką rozkminę, czy to prawda, czy to nieprawda. I jak trochę myślę sobie, że nie wiem, czy to prawda, to sobie myślę, no dobra, to w ogóle, to jak mam sobie to przekonanie zmienić i w ogóle co z tym zrobić? Nie? A taka propozycja, że mogę po prostu sobie wziąć to przekonanie, nawet jak nie do końca nie wierzę i trochę zrobić eksperyment, jak mi z nim będzie. Aha, zobaczyć, czy popatrzenie na to trochę z innej perspektywy to mnie jakoś wspiera, pomaga tak, mi w czymś. Tak, jak mi to zapracuje, nie? Aha. Co to robi, nie wiem, mojemu ciału, jak ja się czuję z takim przekonaniem, jakie myśli mi przychodzą wtedy do głowy, tak, że mogę to tak, sprawdzać. Tak, ja trochę dlatego też sobie myślę o takim odklejaniu się od, wiesz, takiego skupienia na tym, czy są jakieś badania, które to potwierdzają, jakieś dowody, jakie tu są dowody, nie? Jak myślę sobie o takim przekonaniu, że w zielonej strefie jest więcej rozwoju, albo że warto szukać bezpieczeństwa i komfortu, zanim się jakoś zabierzemy za rozwój, a nie robić to jakoś, wiesz, właśnie bez komfortu, nie? To bardzo sobie myślę o tym, że właśnie jak jestem w zielonej strefie, to no to po prostu mogę spróbować, nie? No, a teraz nie muszę mieć, wiesz, czarno na białym napisane koniecznie, że tutaj jacyś ludzie potwierdzili, napisali, że to tak jest i dopiero wtedy, jak ja mam certyfikat, to mogę zaryzykować, tylko zielona strefa ułatwia mi to, żeby po prostu zobaczyć, co sprawdzać będzie. Trochę dla siebie, jak to dla mnie jest. Tak, zwłaszcza jak myślę sobie o takim kawałku zaufania do innych i jakiejś relacyjności, zwłaszcza sprawdzać te rzeczy, które widzę, że jakoś innym ludziom działają. Ja zauważam, że dużo jest ludzie, z którymi rozmawiam, to mają obawy, że jak wejdą do tej zielonej strefy i będą w tym komforcie, no, to że właśnie tak tam już zostaną. Tak, tam już zostaną i nie będą jakby właśnie szukać tych wyzwań, robić jakieś kroki. Ale to teraz mówisz trochę o żółtej. Trochę mówię o żółtej. Prawda? Tak. Bo jakoś zielona mi się bardzo kojarzy z wyzwaniami, krokami do przodu, więc ty mówisz jeszcze nawet o żółtej. Jeszcze nawet o żółtej, czyli o takiej strefie regeneracji, ładowania baterii. No. No, to jest trochę fizycznie niemożliwe, bo jakoś myślę sobie, że ludzkość by nie przetrwała, gdyby nasz organizm miał taki pomysł, żeby gdzieś spać po prostu i się nie obudzi na przykład, nie? Jakoś bardzo mi się to kojarzy z tym, co mówi Kasia Urbaniak, że jak jest jakaś potrzeba zaspokojona, to po prostu nasze ciało nam mówi, że stop i że już teraz potrzebujemy czegoś innego. I myślę sobie, że odpoczynek, regeneracja właśnie to jest coś takiego, że jak mamy tego już dość, to wtedy zaczynam się właśnie robić trochę nudno. Szukamy jakichś przygód i wyzwań. Harry Harlow, jak Kasia chcesz, to możesz wpisać. Jest Harry Harlow od Ryzusów, napisał taką krótką książkę o rozwoju i uczeniu się, która się nazywa, zaraz skorzystam tutaj z techniki i moim zdaniem potrafię bardzo szybko znaleźć, jak się nazywa ta książka, Nature of Learning albo coś w tym stylu. I on w tej książce Motivational Forces Underlying Learning, czyli siły motywacyjne u podstaw uczenia się. To jest bardzo krótka książeczka, taka broszura bardziej. Nie wiem, ile tam ma. Kilkadziesiąt stron. I na jedno popołudnie. Tak, na jedno popołudnie. Harry Harlow, który jest bardzo znany ze swoich badań nad przywiązaniem i nad rezusami, robił też takie badania dotyczące uczenia się. Był twórcą pojęcia motywacji wewnętrznej. Bardzo fajnie jest to opisane w książce Pinka Drive, czyli nowe spojrzenie na motywację. I po przeczytaniu książki Drive sięgnęłam właśnie po książkę Harlowa, w której on pisze, że ciekawość i instynkt eksploracji są jedynymi potrzebami, których nie da się zaspokoić. A to nie jest tak, że to trochę jak z innymi potrzebami, że je zaspokajasz na trochę i one się nie, za chwilę on znowu mówi, odżywają? Jeżeli zwierzę będzie się czuło bezpiecznie, będzie miało jedzenie, picie i tak dalej, potrafi eksplorować non-stop nawet wiele godzin jakby nieprzerwanie.
Czyli każda inna potrzeba działa tak, czy tak jak trochę jak jedzenie czy coś, jak nasycisz pełny brzuch, to ci to przestaje interesować, zaczyna cię interesować coś innego. A potrzeba eksploracji i ciekawość działa odwrotnie. Także póki nie przerwiesz jej jakąś inną, bardziej palącą potrzebą, to ona działa non-stop. Okej. Okay. Nie? To jest niesamowite. Niesamowite. I zwłaszcza to jest dla mnie też niesamowite, że on robił badania na zwierzętach, w sensie, że wszystkie ssaki tak mają, nie tylko ludzie. Myślę sobie, że nie tylko, nie wiem, ptaki, mi się wydaje, że jest bardzo możliwe, że też. W takim sensie, że taka sytuacja, zobaczcie, że my właśnie tylko odpoczywamy i leżymy i tak dalej, jest niemożliwa, ponieważ właśnie ta eksploracja i ciekawość jest naszym podstawowym stanem, do którego zawsze wracamy. To jest niesamowite, bo też czasami, jakoś ostatnio słuchałam o tym, że tak trzeba ciągle jakoś właśnie dostarczać sobie bodźców i wiesz, żeby ten mózg nam się nie zlasował albo coś. I tak jakoś miałam takie, no dobra, to chyba by mnie musieli w jakiejś ciemnej piwnicy zamknąć, żebym ja tak musiała zacząć szukać tych bodźców, bo żyję w takim świecie, w którym tych bodźców jest, wiesz, takich no i przeróżnych, nie? Jest bardzo dużo. To ja sobie czasami w ogóle sobie myślę, jak się od nich w ogóle trochę odciąć, jakoś ich trochę, żeby było ich mniej. Jakoś myślę sobie o dwóch rzeczach, takiej rzeczy, że poczucie bezpieczeństwa, czyli że samo dostarczanie bodźców nie wystarczy, żeby się mózg nie zlasował, tylko jeszcze właśnie jest potrzebne bycie w tej zielonej strefie. No. Bo znowu to jest akurat, pamiętam, że chyba było o szczurach i to było w książce Emilii Nagoski, tej o seksie, czyli która się nazywa po polsku Ona ma siłę. Jest białym krukiem, ale jak zdobędziecie, to polecam. I Emilii Nagoski pisze o takim badaniu, w którym szczur, dokładnie ten sam bodziec, jakby w zielonej strefie wywołuje eksplorację, a w czerwonej strefie wywołuje chęć ucieczki i przestrach. I myślę sobie, że to właśnie znowu jest o tym, że to nie jest kwestia ilości bodźców, tak jak powiedziałaś, których jest dużo, tylko kwestia tego, czy się czujemy bezpiecznie i czy mamy zasoby na to, nie? Jakoś mi bardzo, dla mnie trochę ta wiedza o strefach jest takim bullshit detektor, wiesz? Tak. W takim sensie, że jak ktoś coś gada albo ma jakiś pomysł i to się nijak po prostu nie skleja z tym, co ja wiem o strefach, to po prostu wiem, że coś tu jest prawda nie do końca. Okej. Okay. I to jest jakieś bardzo dla mnie tak. Pamiętam badania z wiewiórkami na poszukiwaniu orzeszków, to chyba nie Harlow, ale to badanie też albo jest opisane w książkach. Ona jest Nagoski w Wypaleniu. W Wypaleniu. Tak, tak. I druga rzecz, która mi się z bodźcami kojarzy, to jest taka rzecz, którą mówi Hanna Olechnowicz, która mówi, że nasz świat ma bardzo dużo bodźców wizualnych i słuchowych, ma dużo mniej ma takich doświadczeń dotykowych. Jak myślę sobie o matkach zmacanych przez małe dzieci, to oczywiście to nie. Ale myślę, że generalnie poza ilością bodźców ma znaczenie też jakość bodźca. Aha. Nie? W takim sensie, że zobacz, że ja mogę być zmęczona, nie wiem, hałasem albo jakimś dniem, ale z drugiej strony mam ochotę posłuchać sobie muzyki albo poczytać książkę. Tak, albo pobyć w naturze. Tak, nie? Więc to nie jest tylko kwestia ilości. To nie kwestia ilości, tylko właśnie jakość, tak jak mówisz, i poczucie bezpieczeństwa i jakiejś takiej, że ja tego chcę, że to jest mój wybór, nie? Tak, tak. To znowu jakoś mi przychodzi do głowy z tej książki o Kole Zgody, że ona mówi, że jest ważne, co to jest. Kontekst i dobrowolność. Tak, to ta tak, czyli tak. Bezpieczeństwo, dobrowolność i jakość. To są te trzy rzeczy, które tu nie próbuję sobie poskładać z tymi, które do którego. Bezpieczeństwo, to jest ten kontekst trochę. Dobrowolność. Tak. I jakość, w sensie właśnie, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, czy mocniej, co to jest, słabiej, co to jest. Tak. Jak to jest, tak.
i że te trzy rzeczy właśnie mają znaczenie mu dobra. Jeszcze jak myślę o tych bodźcach i znowu o tym, wiesz, kawałku z tym pomysłem, z tym przekonaniem, że można by tak być w tej strefie żółtej cały czas, czyli że można by już nie wstać nigdy, nie pójść do roboty, wiesz. To chcę powiedzieć, że różne mechanizmy, których używają na przykład Facebook, portale społecznościowe albo jakieś takie plotkarskie portale albo gazety, w których opisują, kto z kim spał, mieszkał i tak dalej. To są takie miejsca, które wykorzystują bardzo mocny u ludzi mechanizm poszukiwania informacji, zwłaszcza informacji dotyczących tego kawałka społecznego. O ludziach. Że my ciągle szukamy informacji o ludziach, nie? Mm-hmm. Że jak mieszkaliśmy w jakimś takim plemieniu powiedzko-zbierackim, to było bardzo ciekawe i właściwie najciekawsze, jak relacje między ludźmi tak. wyglądają i co się między to ludźmi u kogo, tak. co ma nowego. Kto jest miły, kto się tak. dzieli, kto jak mu się coś zrobi przyjemnego i ten to jakoś można później się z nim jakoś dogadać. Kto jak coś obieca, to dotrzymuje słowa, nie? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że społeczności takie się bardzo opierają właśnie na takich osobistych relacjach i na osobistej znajomości, wiedzy o każdym z członków tej społeczności, nie? I w dzisiejszych czasach, kiedy czasami jest tak, że my nie mamy takiej wspólnoty i takich osobistych relacji, jakby dalej ten instynkt szukania informacji na temat relacji społecznych jest tak silny, że właściwie i te gazetki wszystkie, co Kasia tam, jakaś. Bardzo dużo źródeł go jest w stanie zaspokoić. Myślę też, że jakoś przychodzi mi do głowy coś takiego, no nie wiem, seriale zaspokajają. Oj, na ten, maksa. Prawda? Tak, tak. Jakieś książki takie i przychodzi mi tu do głowy znowu coś takiego, że im bardziej jestem w stresie, im bardziej jestem jakaś wymęczona, im bardziej mi jest trudno, tym jakoś na to poszukiwanie tych informacji społecznych szukam najłatwiejszej strategii. Mm-hmm. Takiej, która nie wymaga program jakiegoś... Program TV sobie kupię, tak, co tam napisali. Tak, nie wymaga jakiegoś wysokiego przetwarzania, tylko jest jakaś taka łatwa i prosta, ale dalej ta potrzeba szukania informacji o ludziach jest niesamowicie silna i po prostu jest no naprawdę... Trochę jak z tą ciekawością, tak, jest eksploracją, tak, że to jest ta sama ciekawość, eksploracja, tylko taka, która się przejawia właśnie w takiej formie, w jakiej w danych warunkach jest to dla niej możliwe. Mm-hmm. Nie? To jest dla mnie bardzo ciekawe, jakby oglądając różne rzeczy, tak wiesz, z różnych perspektyw, ile można znaleźć tam jakichś cudowności, zasobów. No, dla mnie bardzo zielona strefa jest właśnie o takiej... Kurczę, o widzeniu obfitości i jakby szans i korzyści w przeróżnych sytuacjach, nie? Nawet właśnie, to jest właśnie ta strefa chyba, w której mi jest łatwo powiedzieć, że wszystko jest zasobem. Mhm. No. Jak sobie myślę o takich różnych ćwiczeniach Kasi Urbaniak, w których jest śmiesznie i zabawa i wyobraźnia ponad wysiłkiem. Tak. Można sobie w głowie różne sytuacje oglądać, ćwiczyć. Nawet takie, które by się nie mogły zdarzyć i może być dużo śmiechu przy tym jakoś, nie? To też sobie myślę, że to bardzo takie z zielonej strefy dla mnie w ogóle takie, nie? Bardzo, bardzo, bardzo zabawa. No. Szaleństwo jakieś. Tak, taki jakiś, taka chęć w ogóle właśnie trochę pójścia w nieznane, tak, nie? Tak. Tak, ale też bardzo jakoś mi się zielona strefa kojarzy z takim stanem, takim pozytywnym stanem bycia tu i teraz. Mm-hmm. Nie? Czyli takim stanem, w którym no jakoś jesteśmy jakiejś takiej obecności, uważności, nie? Jakoś nie rozprasza, jakoś nas bardzo to, co się wydarzy, jakoś nie napina. Czy jakieś takie skupienie, fokus jest możliwe? Tak, ale to jest inny fokus niż czerwony. Inny, taki bardziej zrelaksowany. Zrelaksowany. Właśnie mam wrażenie, że w tej zielonej jest jakoś mało napięcia. Jest jakoś tak na pewno. Taka jest jakaś elastyczność i luz, nawet jak moje ciałko się teraz porusza, to nie tak. Tak. I w ogóle jak mówisz o fokusie i koncentracji, to dla mnie jest to do
jakoś oglądania, czy ludzie, którzy mają kłopot z koncentracją i dzieci, które się mówi, że mają kłopot z koncentracją, czy to nie jest tak na przykład, że one nie są w zielonej strefie, kiedy my to sytuację oglądamy, czy to może tak być, nie? Tak, bo dla mnie fokus i koncentracja jakiś taki, to jest bardziej, czerwony jest bardziej zafiksowaniem takim, które się na długo na nim nie pojadę. Tak, ale też ten fokus w czerwonej jest na zagrożeniu, więc tak, jakoś myślę sobie, że trudno na jest celu, go, na jednym że trudno jest go dorosłym przekierować na to, co oni by chcieli, żeby ta koncentracja była. Tak, nie? Tak. A ten fokus z zielonej jest taki bardziej, że my możemy trochę wybierać, gdzie czas płynie wolniej. Tak, tu bardzo dużo jest. Dla mnie w ogóle te podstawowe, tak jak jest to rozróżnienie, i te cztery kroki Envisowe. Nie, to one są dla mnie takie łatwo mi o nie w zielonej strefie, nie, że właśnie być na tym poziomie faktu, widzieć to, co się dzieje, widzę, słyszę, nie, że to jest dla mnie takie o tu i teraz, jest mi łatwo o to, żeby być w kontakcie z ciałem, jakoś nazywać, czuć, co czuję, nazywać te emocje, nawet jeżeli to nie są te najprzyjemniejsze, że łatwo mi pamiętać o tym, że tam są jakieś potrzeby i pamiętam te słowa na potrzeby, wiesz, dosyć łatwo mi zgadywać, o co to może chodzić i właśnie mam dostępność do prośby, czyli do tego, a co ty na to, żeby, z ogromną otwartością na to, że ty powiesz nie, albo że zaproponujesz, żeby było inaczej. Dla mnie na maksa te cztery kroki to są takie zielono-strefowe. Że myślę sobie, że NVC bardzo jest zielonostrefowe, ewentualnie uczy ludzi, jak z czerwonej do zielonej wracać trochę, nie przez te rozróżnienia, pokazuje, gdzie jest, wiesz, gdzie jest ta... Gdzie jest czerwona, a gdzie jest zielona. Nie? Że czerwona to są oceny, a zielona to są obserwacje. Tak. Prawda? Tak. Że czerwona to są strategie bardziej, a zielona potrzeby. Strategie i takie zafiksowanie na tej jednej strategii, nie? A właśnie, a w zielonej jest jakby nie, że na każdą potrzebę jest naprawdę nieskończenie wiele strategii. Jakoś, nie? I łatwo mówić, dobra, to ja bym zrobiła tak, a co ty na to? A jaki ty masz pomysł? A jak nie te, jakoś czekanie dla mnie w ogóle, dla mnie detektorem, gdzie ja jestem, to jest, czy ja jestem w stanie czekać. Okay. I jak mam tak, że mi jest łatwo poczekać na coś, to najprawdopodobniej jestem w zielonej strefie. A jak mi jest trudno czekać i się niecierpliwie i mam takie właśnie, że czas tak mi zapieprza, to kurka to wiem, czerwone. Że to jest czerwone. No. Tak sobie myślę, że NVC dużo bardziej obsługuje to przejście między czerwoną i zieloną, a jakoś niebieskie już... się nie zapuszcza w ten, nie? Jakoś tam te rejony. W sensie takim, że sobie myślę, że trochę też jak nie NVC powstawało, to nie było wtedy jeszcze wiedzy. No ale są te emocje związane z jakąś bezsilnością, bezradnością, takie, nie? Okej. Ale głównie no, jest o złość. Bardziej mi chodzi o to, że no, na przykład, żeby wyjść z niebieskiej do czerwonej, często potrzebujemy, jeszcze często ocena nam pomaga w tym wyjściu. Ale dla mnie NVC też jest o nieocenianiu tego, że oceniam. Nie o jakiejś takiej akceptacji siebie z tą, w tej pełni, że czasami są takie momenty, że oceniam i jakby huk, nic więcej. Tak, czasami są takie momenty, że potrzebuje się jakoś nie być w kontakcie, nie? Tak. Odwrócić się tak. I że bardzo dla mnie to jest o wyborze NVC, nie? Że jakby dopóki ja nie wiem, wydaje mi się, że muszę być empatyczna, to nie jest NVC. Dla mnie to jest muszę, wtedy jakieś, to jestem w czerwonej, nie? Bo inaczej to będę mieć poczucie winy, albo nie wiem co jeszcze sobie myśleć o sobie, że jestem złym człowiekiem, nie? A dla mnie bardzo, bardzo pamiętanie o tym, że empatia to wybór i z jednej strony taki świadomy wybór, a z drugiej taki wybór trochę na poziomie fizjologicznym, biologicznym, czy ja mam w ogóle tą opcję dostępną, bo w ogóle empatia, nie? I te społeczne różne savoir-vivre rzeczy, ale też nie tylko, one są z zielonej strefy. One są wtedy tam dostępne. Tam dostępne. Tak. Ale kiedy jesteśmy w innej strefie, mogą być mniej dostępne. Spotykam się czasem z takim pytaniem, jak ktoś jest bardzo zrozumiony, jak to zrobić, żeby na przykład dać komuś empatię. No i jakoś moja najprostsza odpowiedź jest taka, że warto najpierw zacząć od, nie wiem, dania empatii sobie, w takim sensie, żeby najpierw wrócić do równowagi,
i dopiero potem próbować różne rzeczy. Bardzo mi się to kojarzy z tą metaforą pokoi, czyli że są, tak jakby w Anfiladzie są pokoje, nie? Żółty, zielony, czerwony, niebieski. I że szukanie w niebieskim pokoju tych rzeczy, które są na półkach w zielonej, może bardzo dużo czasu nam zająć i nie doprowadzić do, za bardzo do jakiegoś efektu, że tym podstawowym narzędziem obsługiwania tej całej sytuacji jest to, że możemy uczyć się tak poruszać między tymi pokojami, żeby wybierać trochę ten pokój, na ile jesteśmy w stanie, w którym są te rzeczy, których właśnie potrzebujemy. Tak, a to właśnie w zielonym jest. Jakaś empatia, nie? Branie tak, siebie pod uwagę, branie drugiego człowieka pod uwagę. I to wszystko. Widzenie. I to wszystko, co mówiliśmy dzisiaj, dużo mam wrażenie. Dobra, to teraz chyba jest taki czas za 10. Tak, ja też widzę, że 47 minut. Czy powiemy, na co zapraszamy. Tak. To może najpierw zaprosimy na taki webinar na Zoomie, który jest pogłębieniem tego, co dzisiaj o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli taki webinar dotyczący zielonej strefy i tego, jak sobie wydeptywać te polany, być tutaj częściej. Korzystać bardziej z zielonej strefy. Tak, ja bym też co chciała można ćwiczyć na zimno zielonej strefy. Ale jakieś też przekonania bym sobie pooglądała na temat bycia w zielonej. No. To takie też myślę sobie o takich przekonaniach, które nam pomagają być w zielonej strefie. Tak. Przekonania, które nam to utrudniają. Tak. I tutaj Kasia P. już wrzuca linki do tych rzeczy, o których my mówimy i tam można się zapisywać, żeby do nas wtedy tego 22, 21 dołączyć albo sobie obejrzeć. Czyli dokładnie za 2 tygodnie. Tak. Zapraszamy, kto ma ochotę na więcej. Oprócz tego też razem z Sylwią w poniedziałek i Kasią Gałąską zapraszamy na webinar o bardzo przyjemnym temacie, bo będzie o przyjemności i masturbacji. Będziemy dużo mówić od takiej strony rodzicielskiej, czyli będziemy odpowiadać na takie różne pytania o masturbację dziecięcą, o które rodzice zadają pytania, albo o jakieś rzeczy związane z młodzieżą, ale myślę sobie, że pewnie powiemy też o dorosłych. Aga mi taką książkę dzisiaj pokazała, że ja pewnie ją do poniedziałku przeczytam, bo jest super. Jak sobie myślę w ogóle o tym temacie masturbacji, to myślę sobie, że często potrzebujemy pooglądać różne przekonania dotyczące dorosłych, żeby być w stanie zobaczyć, czym nam jest trudno w zetknięciu z dziećmi. Tak. Nie? Że mi się odpala. Tak. I to te rzeczy, które nam się odpalają, część z nich dotyczy dzieci, jest taka związana jakby ściśle z tym, że to jest dziecko. Ale wiele dotyczy w ogóle naszych przekonań na temat ciała, na temat przyjemności, na temat seksualności, na temat płci i oczekiwań związanych z płcią, ponieważ do mnie na konsultacje w sprawie masturbacji trafiają prawie wyłącznie rodzice dziewczyny. Czyli że jakby kiedy to dotyczy chłopców, to jakoś więcej luzu mają rodzice, a jak widzą, że tak dziewczynki się masturbują... Takie jest statystyczne moje doświadczenie. Tak. No, ale w ogóle gadanie o masturbacji to jest jakieś takie, nie, od razu... I że jakoś bardziej nam się to kojarzy z facetami. Tami. Tak. Nie, nawet jak się seriale ogląda, to więcej jest takich sytuacji, że faceci albo żartują, albo jakieś komentarze mówią na ten temat niż... Między sobą, albo że ktoś... Nie, że jakby komentując, że nie wiem, jakiś trzeci chłopak to robi, a dziewczyny o tym nie gadają i nawet nie ma słów na to takich, czy nam się one podobają, czy nie, to jakby w ogóle nie ma ich dla master takiego, że master. Ja znam dużo. Ale dla kobiecej, bo... Znam dużo, ale nie będziemy teraz już tematu. No dobrze. Zapraszamy w poniedziałek. Tak. Jaką książkę czyta Sylwia? Sylwia czyta książkę Betty Dodson, która się nazywa... Sex for One. Pięknie się nazywa. Nie nazywa się masturbacja medycznym terminologią. Matka masturbacji. Nie wiemy, czy jeszcze żyje, bo książka jest z którego roku? 74. A jak ja trafiłam na artykuł o Betty Dodson, to moim zdaniem ona miała 90 parę lat. I ja zaczęłam ją czytać i po prostu się wsiąkłam. Dobra. No. To teraz chcę powiedzieć, że jeszcze we wtorek i w środę o bardzo dwóch takich bliskich sobie tematach i bliskich mi w
We wtorek będzie z Gosią Stańczyk webinar o granicach dla rodziców. Gosia Stańczyk mnie zaprosiła do takiego swojego projektu, który się nazywa Webinarowe Lato. A w środę jest webinar dla profesjonalistów o asertywności, na który też zapraszamy, jeżeli ktoś z Was pracuje z ludźmi i chce właśnie trochę dostać narzędzi na taką jakąś zawodową drogę. I do webinaru dla profesjonalistów o asertywności jest taki deal, że można albo kupić sam jeden pojedynczy webinar, albo można wykupić taki pakiet 4 webinarów dla pro, które będą się odbywać w wakacje i po wakacjach. I wykupienie tych 4 webinarów daje dostęp do wszystkich webinarów dla profesjonalistów, jakie żeśmy do tej pory zrobiły z Gosią. Trochę taki Netflix, czyli na, nie pamiętam dokładnie, czy to jest na 3 czy 4 miesiące, ale jak właśnie jakby ten dostęp do tych 4 webinarów, które się będą odbywać, daje dostęp, że można sobie przez wakacje pooglądać tyle tych webinarów dla pro, ile się tylko ma ochotę. Więc też zapraszamy. Czyli jest link do poniedziałkowego webinaru. Pewnie Kasia, ja tu... Kasia zaraz wrzuci. A ja tak. Też będę ogłaszać, jakoś napiszę. Ja mogę też powiedzieć, bo jest bardzo prosty adres www.kursnws.pl i tam można wybrać ten webinar. Można wybrać ten webinar i... Tak, Kasia. Kasia P, bo wrzucaj linki też na Instagrama. Kasia zaraz to pewnie zrobi, bo... Bo Kasia na dwie klawiatury. Ja nie wiem, jak ona to robi, też jestem ciekawa. Kasia, kiedyś backstage'a nam wyślij, co? Jak ty to robisz? Wspieramy Kasię trochę, mówimy jej wcześniej, co będziemy tutaj potrzebować, ale zawsze są niespodzianki, chcę powiedzieć. W sensie nie myślałam, że będziemy książkę Betty Dodson polecać. Betty Dodson mówi, że jakby ludzie się bardziej zajęli kontaktem z własnym ciałem, własną seksualnością, to nie byłoby wojen, bo ludzie by nie mieli czasu na wojnę. To jest taka pani. To jest taka pani. Jejku. Muszę sobie wygooglać. Dobra. Poczytać. Coś jeszcze mamy? Na co zapraszamy? Możecie sobie zobaczyć kampy, na które właśnie jesteśmy pomiędzy, bo w tym roku jest ich, są aż 4. I wiem, że są jakieś pojedyncze miejscówki i na miłości, i na parach, bo no wiecie, czasem ktoś się wykruszy. Więc jakbyście mieli ochotę w bazie Baranówka z nami poszerzać sobie zieloną strefę w jeziorze, w lesie, no tam jest bardzo, bardzo taka, dla mnie to otoczenie, to jak sobie myślę o tym, jakie miejsce jest tym takim zielonostrefowym, to dla mnie bardzo to jest bardzo sparanowne. Tak. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jeszcze chwila, ale będziemy przed początkiem sierpnia otwierać dostęp do wioski online. Nie może z nami pojechać na kamp, a chciałby jakoś też być z nami we wspólnocie, to myślę sobie, że za niedługo będziemy też dostęp do wioski online otwierać i wtedy będziemy z nami. Tak. Wszystko. Wioska online miała się nazywać Camp Forever, czyli miała być takim kampem, który jest cały rok non-stop bez przerwy i po prostu można cały czas z nami. Tak, bo to rok temu się jakoś pojawiło, że ojej, bo ja to bym tam, ludzie mówili, chciałabym tak być na tym kampie. Tak cały czas. I myśmy z Sikorską chodziły po bazie i forever camp, I wanna be. I pamiętam, że śpiewałyśmy, a potem właśnie gadałyśmy z Agą, a no to zróbmy to i zrobiliśmy. Więc zapraszamy też do wioski online i to jest taka www.wioskaonline.pl. Ale na razie jeszcze się nie można zapisywać, ale za 2 tygodnie będzie można się zapisać do newslettera i wtedy my wam napiszemy, bramy otwarte, chodźcie, dołączajcie. Zapraszamy. No dobra, to teraz już ten moment jest, kiedy zaczyna mi tak dłonąć tu wszystko potem. I nie wiem, czy u was też taki gorąc, chyba że ktoś, nie wiem, z Islandii może nas ogląda. Nie wiem, może na Islandii też jest gorąc. Może. Na Islandii jest teraz prawie cały czas jasno, chcę ci powiedzieć, bo to jest bardzo na północ. No. Więc nie wiem, jak to jest. Ale może być jasno i chłodniej jednocześnie.
To my teraz płynnie przejdziemy do naszych pogaduszek z zielonej Tak, strefy. teraz przejdziemy do sprawdzania, jaka pogoda jest na Islandii, ale najpierw się z Wami pożegnamy. Dzięki za dzisiaj. I zapraszamy na webinar o zielonej strefie. I myślę sobie, że w sierpniu pewnie będzie wypadać już tutaj. I ten o masturbacji w poniedziałek. Ja coś czekasz, to będzie petarda. Dobra. Dzięki. Dzięki. Pa. To tu.